Teraz przejdziemy do części teoretycznej związane, związanej z przygotowaniem motorycznym w siatkówce i również chciałbym mniej więcej przedstawić, w jaki sposób powinniśmy taki trening motoryczny komponować w kontekście układania poszczególnych jednostek motorycznych, ale wdrożone również w taką codzienność treningową, którą drodzy Państwo prowadzicie ze swoimi zawodnikami. Musimy być bardzo mocno świadomi. Tego, co chcemy kształtować. Bo nagle się może okazać, że oczywiście wrzucamy i bardzo dobrze, że, że są te jednostki poświęcone kształtowaniu motorycznemu, natomiast czy na pewno w 100% jesteśmy pewni, co kształtujemy, jaki rodzaj siły, w którym momencie, kiedy to implikujemy w cały system treningowy, a przede wszystkim w ten mikrocykl treningowy, kiedy kształtujemy bardziej moc, a kiedy bardziej siłę maksymalną, a kiedy bardziej hipertrofię, a kiedy bardziej wytrzymałość siłową, To wszystko musimy wiedzieć, bo nagle się okaże, że. Aplikujemy pewien trening siłowy zbyt, w zbyt krótkim od czasie, przepraszam, odstępie czasowym między treningiem, a poprzedzającym, na przykład ten trening, czy, czy następującym po treningu meczem, a być może zbyt szybko aplikujemy zbyt dużo obciążenia względem uprzednio rozegranego meczu, i to wszystko musi być bardzo świadomie przemyślane, bardzo świadomie zorganizowane. Czym jest w takim razie to przygotowanie motoryczne? Bardzo ogólnym, w bardzo ogólnym rozumieniu jest to przygotowanie do realizacji specyficznych zadań ruchowych. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy źle, źle zrozumieli ten, to, 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 taką moją ocenę bardzo y, ogólnikową tego pojęcia treningu motorycznego, dlatego że z jednej strony mówimy tutaj o realizacji specyficznych zadań ruchowych, czyli poprzez trening motoryczny chcemy, aby efektywność zachowań na boisku naszych zawodników była dużo, dużo lepsza, czyli dbamy o jakość ruchu, dbamy o jego efektywność, Przejawiających się w, czy to w szybkości reakcji, czy to w wysokości wyskoku, czy sile ataku itd. itd. Natomiast to jest jedna rzecz, co nie oznacza, że tylko i wyłącznie będziemy e, pracować nad ruchami specyficznymi dla e, danej dyscypliny. Co więcej, powinniśmy bardzo często w treningu motorycznym wykorzystywać te ruchy, które nie występują zbyt często. Bądź nie są aż tak bardzo częstymi aktami ruchowymi podczas jednostki treningowej. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na tych samych wzorcach ruchowych, które będą za chwilę cały czas powtarzane na treningu, to kumulacja spowoduje po prostu przeciążenie. Ale o tym za chwileczkę więcej powiem. I jak tutaj widać na tym slajdzie, mamy przyszłego zawodnika. Jeszcze nie wiem, jakie dyscypliny, ale zobaczcie, czy ktokolwiek z Was widział kiedykolwiek, żeby taki malec pracował z jakimś trenerem przygotowania motorycznego albo z trenerem personalnym szeroko rozumianym, to kto go tego nauczył? Słam? Życie go tego nauczyło. Plus jest taki, że każdy z nas, jeśli mówimy o takim prawidłowym rozwoju to genetycznym, każdy z nas będąc w tym wieku był w stanie wykonać mniej więcej w taki sposób piękny przysiad. Nikt temu. Dziecku nie tłumaczył w jaki sposób ma prowadzić kolana, w jaki sposób otwierać klatkę piersiową, nikt nie pracuje nad mobilnością tego ruchu. To wszystko jest specyfiką rozwoju. I co się dzieje, że spotykamy się tutaj w takich warunkach, spotykamy się yy, bardzo często w bardzo różnym wieku z zawodnikami. Niektórzy mają 20 lat, niektórzy 15, niektórzy 12, ale wracamy właśnie do tych pierwowzorów ruchowych, do tych wzorców ruchowych, które kiedyś posiadaliśmy, kiedy, kiedyś byliśmy w stanie wykonywać te ćwiczenia. Bez pomocy osoby z zewnątrz, bardzo poprawnie, a nagle okazuje się, że na przestrzeni całego życia ten poziom sprawności motorycznej z punktu widzenia mobilności, bardzo często stabilności po prostu spada. I to jest jakby konsekwencja naszych różnych doświadczeń życiowych, różnych zależności, które po prostu mają miejsce w życiu. I przechodząc już bezpośrednio do tematu dzisiejszego wykładu, chciałbym przedstawić taką tabelę w zależności pewnych motoryczności, zdolności motorycznych, przepraszam, w odniesieniu do wieku. To, co nas najbardziej interesuje, to są te elementy, które są podkreślone kolorami, jakby był, może inaczej, to są, nie wiem, czy to widać, generalnie jest to, to powinien być jasny niebieski, to powinien być ciemny niebieski, jakkolwiek dla nas liczy się najbardziej w tym momencie to wszystko, co jest w zakresie między 9, 10 a 11, między 90 a 11 rokiem życia. To, o czym już też wczoraj mówiłem, u podstawy przygotowania motorycznego leży co takiego? Siła. Zgadza się. I e, tak jak widać, drodzy Państwo, bez siły tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zdziałać. Kolokwialnie mówiąc sensownie. To znaczy, jeśli chcemy rozwijać jakąkolwiek z pozostałych zdolności motorycznych. Musimy zadbać o odpowiedni potencjał siłowy. Jeśli ten gradient sił nie będzie na odpowiednim poziomie, nie będziemy w stanie zadbać o jakość ruchu. Ta tabela przedstawia nam zależności wśród populacji chłopców. Natomiast tabela kolejna przedstawia te same zależności, ale w populacji dziewcząt. Jak wszyscy, no, mam nadzieję, powszechnie wiemy, dziewczęta rozwijają się biologicznie. Nieco szybciej niż chłopcy, w związku z czym też delikatnie mamy przesunięte te tabele na lewo. Natomiast koniec końców zobaczcie, tak czy inaczej, siła pozostaje na niezmiennym priorytecie w kontekście rozwoju poszczególnych zdolności motorycznych. Czym jest w takim razie siła? To, o czym już wcześniej mówiłem, siła jest fundamentem rozwoju motorycznego. Z jednej strony powoduje i przede wszystkim yy, zabezpiecza nam nasz organizm przed odniesieniem urazu. Natomiast, żebyśmy dobrze też to rozumieli, nie znaczy to, że jeśli będziemy rozwijać cały czas siłę, to tych urazów nie będzie. Zmniejszamy ryzyko odniesienia. Także to jest trening, który również jest prewencyjnym treningiem, co jest bardzo, bardzo istotne. Siła jest również fundamentem rozwoju szybkości, lokomocji i mocy. Mówimy o tej sile bardzo dużo, bardzo dużo również, Trening siły niesie za sobą mitów, które, mówi, które mówią chociażby o tym, że trening siły jest niebezpieczny, czy trening siły powoduje e, dużą urazowość, kontuzjogenność i tak dalej, natomiast nie jest to prawdą. Trening siłowy, trening oporowy przede wszystkim jest to udowodnione naukowo. Jeśli ktoś będzie potrzebował e, potwierdzenia naukowego, to z przyjemnością gdzieś mogę podesłać też artykuły naukowe. Trening oporowy bardzo... Pozytywnie wpływa na rozwój, na rozwój ogólnie układu kostnego. Jeśli nie jesteśmy w stanie zdefiniować tego, co chcemy osiągnąć w wyniku treningu ogólnie treningu i szczególnie treningu siłowego, no to nie będziemy mogli też oczekiwać konkretnych wyników, bo tak jakbyśmy chcieli popłynąć w jednym kierunku, ale kierunek poruszania jest zupełnie inny. Wy jako trenerzy powinniście być świadomi tego, jak bardzo ważnym elementem jest Trening siły. Znowu, trening oporowy ma na celu oczywiście zwiększenie siły i w wyniku poprawnie, racjonalnie zrealizowanego treningu możemy się spodziewać przyrostu nawet do 70% tej siły względem siły wyjściowej. No i teraz pytanie. To jest bardzo łatwe w kontekście pokazywania tego na, na, na liczbach, pokazywania pewnych przykładów, natomiast żeby być przekonanym i świadomym, że tak to działa, to proszę mi powiedzieć, w jaki sposób możemy to sprawdzić. Tylko i wyłącznie robiąc testy. Patrząc na trening motoryczny, powinniśmy planować ten trening długofalowo. Długofalowo co to oznacza? Oznacza to, że nie możemy konstruować tych treningów w kontekście tylko i wyłącznie danego miesiąca czy danego sezonu. Powinniśmy traktować rozwój motoryczny jako bazę, jako przyszłość dla naszego zawodnika. Szczególnie w tym wieku. Im lepiej wychowamy naszego zawodnika, im bardziej będzie on świadomy, im bardziej jakościowo będzie przygotowany do wykonywania tych samych schematów ruchowych, tym mniej kontuzji prawdopodobnie będzie odnosił w przyszłości. I tutaj mówimy cały czas o tak zwanej sile funkcjonalnej, czyli ten rodzaj siły, który jest nam potrzebny z punktu widzenia powtarzalności pewnej ruchowej oraz kształtowania tej siły, która również w pewien sposób zagwarantuje nam tutaj rozwój yy, hipertrofii mięśniowej. Tak czyli to nie jest trening typowo hipertroficzny kulturystyczny tak jak sobie możemy to definiować, tylko mówimy tutaj o sile funkcjonalnej. Ten rozwój hipertroficzny będzie następował do tego momentu, do tego poziomu, który jest nam potrzebny z punktu widzenia danej dyscypliny. I mówiąc już o samych wzorcach ruchowych, bo tak naprawdę na tym powinniśmy e, opierać definicję naszą e, treningową, e, to znaczy jeśli chcemy aplikować jakiekolwiek obciążenia, nie możemy ich zacząć jeśli nie będziemy torować, nie będziemy kształtować i nie wykształcimy odpowiednich wzorców ruchowych. Wczoraj na zajęciach, dzisiaj też na zajęciach będziemy o tym mówić, natomiast to, na czym się skupialiśmy, to był ten moment taki najważniejszy, czyli umiejętność lądowania, czyli przyjęcia tego ciężaru ciała po zeskoku. I to jest punkt wyjścia, jeśli chodzi o później programowanie treningowe z punktu widzenia yy, czy to nau nauki skoku, czy to przeskoku yy, itd. itd. Natomiast, żebyśmy wiedzieli też, co chcemy zrobić i w jaki sposób, w jaki sposób pracujemy z naszym zawodnikiem, też dobrze, wiedzieć, żebyśmy, też dobrze wiedzieć, w jaki sposób możemy sklasyfikować poszczególne wzorce ruchowe. Odnosząc się do górnej części ciała, bo musimy sobie podzielić nasze ciało na dwie części, wczoraj też pokazywałem takie ćwiczenie, nie wiem czy, około, mam nadzieję, że pamiętacie, to ćwiczenie, które miało na celu najpierw umiejętność pracy tylko górą niezależnie od dołu i tylko dołem niezależnie od góry, tak, czyli takie rotacyjne ćwiczenia. I jeśli chcemy się skupić na poszczególnych partiach ciała, musimy zacząć sobie od podziału tych wzorców, czyli mamy pchnięcia i mamy ciągnięcie. Mamy ćwiczenia, które angażują dwa ramiona, albo jedno ramię, albo na przemiennie, czyli na zmianę. I też żebyśmy, też, też, żebyśmy sobie dobrze to definiowali, warto w odpowiedni sposób sobie zdefiniować, co mamy na myśli na zasadzie ramię. Która część mojej kończyny górnej stanowi ramię? Ramię to jest ta część, między łokciem a barkiem to jest ramię. Natomiast przedramię jest poniżej i ta część nazywa się ręka. I to nie ręka ani nie łokieć będzie nam wyznaczał płaszczyznę ruchu, tylko sposób poruszania się ramienia. I to samo odnosi się do dolnej części ciała. Mamy pchnięcie, ciągnięcie. Y, tutaj jest troszkę już y, inny podział, dlatego że mamy pchnięcie na dwie nogi bądź akcent na jedną nogę. I znowu, żebyśmy wiedzieli, jakim przykładem jest pchnięcie. Na przykład na dwie nogi możemy zrobić akcent na jedną nogę, czyli możemy zrobić wykroku, a możemy też zrobić przysiad, gdzie już praktycznie nawet nie będzie akcentu na jedną nogę, tylko będzie dominowała praca tylko i wyłącznie jednej nogi, czyli Przysiad jednodusz, tak zwane pistolety, potocznie nazywane. I teraz ciągnięcie. Tutaj mamy dominantę albo biodrową, albo kolanową, czyli w zależności od tego, czy pracujemy mocniej z biodra, czy z kolana. Na dwie nogi, na jedną nogę, to już jest kwestia znowu tego samego podziału. Jak chcemy angażować kończynę dolną. I o tyle, o ile tutaj podejrzewam, że nie było problemu, tak w ciągnięciu, co byśmy tutaj zaproponowali? Na przykład, czyli możemy sobie zastosować te riksy, możemy zastosować piłkę, zwykłą piłkę, którą podejrzewam, że każdy z państwa ma do dyspozycji, czy po, mówię o piłce szwajcarskiej czy po prostu tak zwanej fitnessowej. Kładziemy nogi na piłce i przyciągamy do siebie. Tak, mi ćwiczenie? Jest to rodzaj ciągnięcia.